Otwarte zasoby to jest pomysł początku tego wieku i może to brzmi troszkę dziwnie, ale to wynikało z tego, że uczelnie zbyt wielki haracz płaciły wydawcom i w związku z tym postanowiły jakby przejąć proces publikowania i realizować to samodzielnie i oczywiście w tym zakresie realizować to bardziej otwarcie. Mniej więcej chyba w tych czasach, w okolicach początku wieku z tym się spotkałem. Wtedy zaczęły powstawać bardzo popularne archiwa, znaczy repozytoria otwartego dostępu bazujące na przykład oprogramowaniu DSpace zrealizowanym właśnie na potrzeby tego typu repozytorów. To bardzo gwałtownie rosło w Polsce gdzieś tak w okolicach połowy pierwszego dziesięciolecia tego wieku. Już było około 30 takich repozytoriów. Rozwijały się bardzo szybko. No i ja wtedy właśnie się z tym spotkałem. Nastąpiła również taka fala powstawania wielu wydawców, wydawnictw otwartych, bo oni w tym również znaleźli sobie jakiś tam interes. To jest zmiana trochę polityki. Publikacja jest otwarta, ale najpierw wydawcy trzeba zapłacić coś w okolicach 2 do 3 tysięcy euro, więc to otwarcie jest jakby opłacone na wstępie. Myślę, że to jest ta krótka moja historia. Kiedy w 2010 roku zabieraliśmy się za pracę nad systemem wspomagającym procesy naukowe na uczelniach w ramach projektu Synat, to byliśmy już tego bardzo świadomi. Aczkolwiek bardzo złą opinię w środowisku naukowym właśnie zrobiły te takie bardzo kiepskie wydawnictwa, kiepskie czasopisma, które oferowały za pieniądze publikowanie dość kiepskich publikacji. To się zmieniło, ponieważ proces był bardzo gwałtowny, więc ci najlepsi wydawcy też zdecydowali się pójść w kierunku otwartych publikacji, otwartych zasobów. W tej chwili nie ma, najdłużej opierał się Elsevier, ale w tej chwili nie ma wydawcy, który by nie oferował możliwości wykupienia otwartości dla konkretnej publikacji. Nie ma żadnych korzyści z zamkniętości. Absolutnie żadnych. Tą korzystność z zamkniętości mają jedynie wydawcy, bo oni trzymają te wydania, te publikacje u siebie i po bardzo wielu latach w dalszym ciągu ich nie otwierają. Moje publikacje z lat 70., 80. w dalszym ciągu są zamknięte, trzeba płacić subskrypcję. Więc te korzyści otwartości są oczywiste i są to przede wszystkim korzyści dla naukowców, bo mają oczywiście szerszy odbiór. Troszkę to inaczej wygląda w kontekście publikacji książkowych. Publikacje książkowe rzadziej są otwarte, ale zdarzają się bardzo dobre książki robione przez bardzo ideowych naukowców, którzy no właśnie w ramach odpowiedzi wydawcom za rosnące koszty zaczęli masowo publikować książki w różnych dziedzinach, które z definicji miały być właśnie otwartymi. Politechnika Warszawska zaangażowana była w pierwszy projekt strategiczny realizowany przez NCBiR ogólnopolski. Tam udział w tym brało 15 uczelni i jednostek naukowych. I myśmy się zajmowali w ramach tego projektu realizacją oprogramowania na potrzeby jednostki, na potrzeby instytucji. Nie działaliśmy w próżni, istniały już takie narzędzia do realizacji otwartych repozytoriów. Tak jak wspomniałem, istniał taki system DSpace. Myśmy poszli jednak troszeczkę głębiej w tą sprawę. Myśmy chcieli połączyć oprogramowanie dla repozytoriów z oprogramowaniem dla takich systemów, które noszą nazwę
CRIS, to jest Current Research Information System, one były dużo mniej popularne, one zaczęły zdobywać popularność właśnie w okolicach roku 2009-2010. Wcześniej były projekty również takich grup systemów, które miały wizualizować dorobek naukowca. Były zorientowane nie na książkę, nie na publikację, a na naukowca. No myśmy próbowali połączyć w tym naszym projekcie funkcjonalności trzech systemów. Systemu repozytoryjnego, takiego jak na przykład DSpace, systemu typu CRIS i systemu profilującego dorobek naukowca. Wydaje nam się, że to się bardzo udało. Takie systemy były robione również w Stanach. W okolicach 2010 roku był robiony system, on był zaczęty wcześniej, dużo wcześniej, w okolicach 2004 bodajże. On był robiony za chyba 30 milionów dolarów. Myśmy robili za dużo mniejsze pieniądze i system taki miał bardzo podobny charakter, znaczy był nastawiony przede wszystkim na transparentność w nauce, na otwarcie na naukę, dostępność dla wszystkich. Oczywiście wszystkie funkcjonalności otwartych repozytoriów tam są, a więc można deponować prace, które są otwarte, natomiast te, które są zamknięte, my zakładamy, że one też są własnością uczelni i powinny tam być deponowane, natomiast dostęp może być ograniczony zgodnie z tym, jaka jest licencja. Na pewno tego typu system promuje otwartość, bo jest profil u naukowca. Można przez ten profil dojść do jego publikacji. Jeżeli teraz te publikacje są otwarte, to jest oczywiście dość duża promocja dorobku. Tym bardziej, że ten nasz system pokazuje również cytowania, pokazuje udział w projektach, pokazuje działalność wydawniczą, nie tylko wydawniczą, ale na przykład redaktorską w różnych wydawnictwach. Ten system mocno chwycił, jeśli chodzi o kraj. W tej chwili zostało udzielonych ponad 20 licencji uczelniom krajowym i instytutom naukowym. Od 2013 roku już tak mniej więcej działających jest poza Politechniką Warszawską 6 uczelni jednostek, które działają regularnie, natomiast myślę, że liczba zostanie podwojona w ciągu roku zbliżającego się 2019. Mamy plany ze ZGGW, mamy plany również z Uniwersytetem Warszawskim. Jest również już rozpoczęta działalność na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Także naprawdę idziemy dość szeroko. Jest to robione często w ramach możliwości własnych uczelni, a więc to dość ograniczone, ale teraz wiele uczelni korzysta również z tych pieniędzy powerowych, żeby proces przyspieszyć. Jest to nieco inne podejście, ponieważ ono promuje całą naukę, a my przy okazji realizacji tego systemu bardzo szybko weszliśmy w takie europejskie struktury. Jest organizacja EuroCRIS, która się właśnie tylko CRIS-ami zajmuje, ale też dużo się mówi o otwartej nauce. W tym roku robiliśmy w ramach projektu EuroCRIS otwarcie naszych zasobów względem OpenAIRA. To jest taki system europejski i tam przekazujemy dane, znaczy opracowaliśmy metody przekazywania danych nie tylko o publikacjach, które mają być otwarte, ale również o projektach właśnie. To jest bardzo ważne. I połączeniu projektów z publikacjami, połączeniu projektów z instytucjami, no wszystko to stanowi taką dość bogatą sieć semantyczną i to dopiero pokazuje naprawdę, jak wygląda działalność naukowa na uczelni w określonych grupach. My mamy bardzo ciekawe funkcje, na przykład możliwość wyszukiwania grup zespołów zajmujących się określoną tematyką, wyszukiwanie najlepszych ludzi zajmujących się określoną tematyką. Myśmy zauważyli, że biznes już tego używa i niektórzy ludzie na Politechnice Warszawskiej dostają propozycje zmiany pracy. Także system działa, otwiera się nauka, powiedzmy, na świat zewnętrzny. Skorzystają z tego, na pewno korzysta z tego biznes, mogą z tego korzystać, może z tego korzystać administracja państwowa. Ogólnie rzecz biorąc, wtedy, kiedy poszukuje się rzeczywiście specjalisty, to się go
dostaje nie w oparciu o deklarację, tylko w oparciu o to, jaki ma są dorobek. I to działa w dwie strony. Ludzie chcą otwierać swoje zasoby po to, żeby mieć osiągnięcia, po to, żeby być bardziej widocznym. W tej chwili w planach mamy również otwarcie zasobów typu dane badawcze. To jest trochę trudniejszy problem. Przede wszystkim dane badawcze są objętościowo dużo cięższe niż publikacje. W tym zakresie chcemy współpracować z ICM-em, żeby to na przykład w ogólnopolskim jakimś tam systemie te dane można było składować. Drugi problem jest trochę taki bardziej psychologiczny, albo może w każdym razie organizacyjny może. O ile łatwiej jest namówić naukowców do pokazywania swoich publikacji, bo wzrasta ich impact factor, natomiast to trudniej, zdecydowanie trudniej jest namówić do udostępniania zupełnie tak otwarcie danych, aczkolwiek Europejska Unia sugeruje, te projekty europejskie powinny dawać wyniki, które są zupełnie otwarte. No tym niemniej jest to o tyle trudniejsze, bo dane są kapitałem w badaniach naukowych. No i chętniej naukowiec powie, że ma jakieś dane i czeka, aż go ktoś zaprosi do współpracy, niż pokaże te dane i ktoś wykorzysta. No, w dalszym ciągu jest jednak pewna konkurencja, a Polska jest w tym wypadku bardziej na dorobku, więc ja myślę, że nawet rozumiem, skąd są takie pewne ograniczenia psychologiczne, psychiczne, jeśli chodzi o udostępnianie danych badawczych. No wracając do naszego systemu, myślę, że ten system jest również pewną odpowiedzią, my już w każdym razie zaczęliśmy różne rzeczy robić, na nowe metody parametryzacji. To znaczy, tak jak powiedziałem, wszystko staje się bardziej przejrzyste i otwarte i dokładniej widać, co kto naprawdę robi. Są powiązania pomiędzy publikacjami a projektami, są wersje przez DOI bezpośrednio do wydawców. Jesteśmy przygotowani również tym, że zintegrowaliśmy się z Reutersem, zintegrowaliśmy się ze Scopusem, z tą naszą bazą danych i mamy bardzo ciekawe rozwiązania w zakresie raportowania. Także można powiedzieć, że jesteśmy dość dobrze przygotowani na ewentualne zmiany związane z nowym sposobem parametryzacji. Jak pojawi się określone rozporządzenie, to myślę, że w ciągu miesiąca lub dwóch będziemy w stanie to jakoś tam zaimplementować w naszym systemie. Także ten nasz system bez wątpienia jest poważnym otwarciem w kierunku otwartej nauki, otwartych repozytoriów, ale jednocześnie ma bardzo ważną rolę na uczelniach w zakresie zarządzania nauką, bo on pokazuje władzom uczelni, gdzie są słabe punkty, gdzie są mocne punkty, co należy rozwijać, czego brakuje w ofercie uczelni. Także ten system raportowania, który właśnie w tej chwili kończymy, pozwala jakby, no nawet można określić, ile kosztują publikacje w określonych rodzajach projektów, ile WCBR, ile WCN, jaka jest efektywność wydawanych pieniędzy, jeśli chodzi o publikacje. Na dodatek, ponieważ zbieramy również cytowania, to możemy również widać, oceniać, jaki jest impact factor publikacji w stosunku do zainwestowanych pieniędzy. A z drugiej strony, już o tym wspominałem, jest ta pełna otwartość i zbliżenie się uczelni do biznesu. W tym sensie, że biznes może szukać ekspertów w tych projektach, w których potrzebna jest pewna ekspertyza. I jest tendencja, którą się obserwowało nawet jeszcze niedawno i dalej się obserwuje, jest kilka uczelni, które próbują to zrobić samodzielnie. Są takie tendencje, przy czym
know-how, który jest potrzebny do tego, żeby taki system zrobić, jest przeogromny. Myśmy mieli wcześniej masę różnych doświadczeń w różnych obszarach, zarówno w zakresie technicznym. Ja jestem z Instytutu Informatyki, więc zajmuję się na co dzień systemami wyszukiwania informacji. Wiele systemów robiliśmy dla organizacji międzynarodowych, dla FAO, dla UNESCO. Także know-how jest ogromny, tym niemniej jest potrzebny do tego, żeby to zrobić, a z drugiej strony są ogromne presje, że musimy mieć swój własny system. I takie przypadki rzeczywiście są, ale nasz system ma szansę stać się takim systemem, gdzie zdecydowana większość uczelni będzie z niego korzystać. Może będzie czymś takim jak USOS w zakresie obsługi studiów, jeśli chodzi o proces nauczania. Być może to będzie system obsługi nauki na uczelniach. Wszystko na to wskazuje, bo mamy zainteresowanie również w Polskiej Akademii Nauk, jest zainteresowanie, rośnie zainteresowanie, jak powiedziałem, w takich najbardziej prestiżowych uczelniach. Uniwersytet Warszawski wyraził zainteresowanie jakąś formą uznania dla naszych osiągnięć. Jest to, że w tym roku EuroCRIS będzie realizowany, konferencja będzie realizowana w Warszawie w listopadzie. I już mamy pewne rozmowy za sobą z uczelniami niemieckimi, z Północną Westfalią. Tam też jest zainteresowanie tym systemem. Ten system jest rzeczywiście innym spojrzeniem. Konkurencją dla niego według mnie w tej chwili jest tylko system elsevierowski Pure, ale jest to system niezwykle drogi, dość trudny do utrzymywania. No, przede wszystkim mało podatny na zmiany, bo to jest system komercyjny i z tego co wiem od kolegów w Wiedniu czy w Holandii, bardzo długo albo w ogóle nie ma szans, żeby się doczekać na wprowadzenie adaptacji do krajowych potrzeb. Więc mam nadzieję, teraz jest dobra okazja, jest rozwój systemów centralnych w OPI, współpracujemy z OPI, że ten system rzeczywiście będzie spełniał wszelkie standardy, żeby komunikować się z OPI, żeby komunikować się z OpenAir. Tych standardów jest bardzo dużo, wiele rozmaitych, żeby się komunikować ze światem, no, żeby to było na bazie otwartych danych, linked open data. A jednocześnie, żeby pełna wiedza jakby taka dziedzinowa związana z nauką informacji, z systemami informacji naukowej, to ta wiedza jest potrzebna bardzo głęboka. Do tego są również potrzebne doświadczenia w zakresie tego, czego naukowcy chcą. Przy okazji ten system Pure też nie był zrealizowany przez Elsevier, tylko był zrealizowany przez naukowców, podobnie jak nasz, tylko został wykupiony. On był zrealizowany na Uniwersytecie w Aalborgu w Danii. No więc dobre systemy tego typu mogą powstać tylko w takim środowisku naukowym. Ludzie wiedzą, czego potrzebują i czują bardziej te sprawy. Także mam nadzieję, że odpowiadając na Pana pytanie, to będzie rzeczywiście taki system powszechnie używany w kraju, a to z drugiej strony zdecydowanie uprościłoby problemy sprawozdawczości w kraju, uprościłoby problemy jakby oceny poszczególnych uczelni. Poza tym ta ocena uczelni byłaby nie tylko w gdzieś tam schowanych systemach ministerialnych, w danych ministerialnych, tylko po prostu na każdej uczelni wchodząc widziałbym, co tam się robi, którzy ludzie co robią. Czy my jesteśmy na pewno na dorobku, jeśli chodzi o Polskę, i rozwój jest ogromny. Ja akurat mam tą jakąś taką, nie wiem, przyjemność, czy obserwuję rozwój nauki od lat 70. ubiegłego wieku i jest nieporównywalne to, co się dzisiaj robi, co młodzi robią w stosunku do tego, co się kiedyś robiło. Tym niemniej jednak ograniczenia są także ogromne i takie tego typu systemy, tego typu infrastruktura niewątpliwie pomaga. Ale to się nie może dziać w warunkach
dotychczasowego poziomu finansowania nauki. Jeżeli chcemy pójść dalej, to na pewno finansowanie nauki powinno też pójść zdecydowanie dalej. I to w wielu, wielu różnych warstwach. To, co my robimy, zaliczam do takiej infrastruktury, która wspomaga, ale ona nie załatwi wszystkiego. Niewątpliwie, więc ten mój optymizm jest lekko taki tak ograniczony. Jeżeli rzeczywiście wzrośnie finansowanie uczelni, to wtedy ta otwartość również będzie osiągnie takie poziomy, jak na przykład jest to w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech na przykład. To jedno z drugim się mocno wiąże.